Cześć, dzisiaj tak pokrótce pokażę, jak byłem zapakowany ja na wyjazd i jak był zapakowany mój syn. Tyle rzeczy miałem ja, połowę z tego miał syn. Pokażę wam z bliska, jak to wyglądało. Zapraszam. Tak więc idziemy od tej strony. Torba na rower. Wszystkie ciuchy były z jednej strony, z drugiej strony prowiant i jakieś picie. Na deszcz, tak zwane poncho. Sprzęt do naprawy rowerów. Pokażę wam zaraz bliska. Dwa śpiwory. Namiot. Kask. Torba, żeby mieć ciuchy w samolocie, statyw do aparatu, dron, fajna rzecz, ładowarka na słońce, dwa wyjścia, także telefon ciągle się ładował albo podtrzymywał energię, ładowarka do dronu, do telefonu, przejściówka. Cały czas miałem saszetkę przy sobie z paszportami, z mapami. Jedna rzecz najważniejsza dla mnie wtedy. Notesik codziennie, dzień po dniu zapisany był, co robiliśmy, także według tego będziemy jechać, jak będziemy opowiadać o naszym kaminu. To razem. Sandały i te Skechersy. Oprócz tego jeszcze plecak z aparatem i kilkoma obiektywami. Jeśli chodzi o rower, bagażnik z tyłu, bagażnik z przodu. Trochę modyfikacji musiałem zrobić i wydrukowałem sobie na drukarce 3D pewne części, więc wam zaraz pokażę. Mała torebka pod ramą, pod siodełkiem na rękawiczki. Tutaj była ta ładowarka z telefonem do ładowania promieni słonecznych. Przezroczysta jest. Najważniejsze, woda. To utrzymuje zimno. Tak więc zimną wodę wlałem, cały czas była zimna. To miałem zawsze jakiś napój, który piłem. To piłem pierwsze, to miałem na później, na dłużej. Najważniejsze, mieć pompkę. Więc jak wspomniałem, bagażnik z przodu. Musiałem wydrukować te dwie części sobie, żeby on tutaj na mnie latał, więc jest w trzech punktach zaczepiony. Jeden, drugi z drugiej strony i tutaj takie powinna być lampka. Rzecz, którą jeszcze zrobiliśmy, jeśli chodzi o modyfikację roweru, to normalnie kierownica w górskich rowerach jest tak. Ja sobie dałem ją do góry, więc tą przeduszkę kupiłem i dałem kierownicę do góry, żeby mieć mniej leżeć na rowerze, bo po dłuższej jeździe cierpły palce. Więc tak się pakowaliśmy. No około koszulka na sobie plus 4 miałem dodatkowe z jednej strony. Do tego gadki i skarpetki. Coś do spania. To gadki z gąbką pod dupsko. 10-12 godzin to się odczuwa nieźle. Też było tutaj lub na mnie. Jedna bluza, jedne dresy. Ręcznik i moja ulubiona bluza, taka, bardzo cienkiego przewidywanego materiału. Prawda jest taka, że nawet ją nosiłem przy 40 upałach, ponieważ słońce tak nas paliło, że
musiałeś mieć długi rękaw i czasami nawet długie nogawki w słońcu. Więc to się bardzo przydało. I powiedzmy, że to byłoby zamknięte. Jedna strona. Jedziemy z drugą stroną. Z drugiej strony kurtka była na wierzchu, więc jej nie kładę. Położę na wierzch. Takiej spodenki. Czyli miałem ciuchy brudne, trzymałem je powiedzmy z tej strony w reklamówce i co drugi dzień je prałem. Resztę prowiant. Torba zapakowana. Dwa śpiwory. To na moim rowerze było, to było na rowerze syna. To na moim rowerze. Po wylądowaniu, jak to wszystko zapakowałem, pustą torbę trzymałem na bagażniku, też na moim rowerze. To ciągle na mnie. Ładowarka do drona i telefonu. To na rowerze. Karty pamięci. Wkładamy do torby. To na rowerze oddzielnie, prześcigówka, dron, Mavic Pro z torbą, pilotem, jedną i drugą baterią zapasową, na rowerze. Sandały oddzielnie na rowerze, nie w torbie. Kask na głowie. Pancza w torbie. To oddzielnie. I torba z aparatem, którą mam zaraz pokażę blisko. Aparat mój najmniejszy, czyli Nikon D5200. Obiektyw kitowy 18-55 i do tego wziąłem makro 60 i jeszcze 51-4 zapakowane, zapięte i statywik upięty tutaj. To z przodu roweru i dron z przodu roweru. Te dwie rzeczy na bagażniku z przodu, cała reszta z tyłu. Teraz części do roweru. W razie jakby co, dwa używane jakieś dały. Zestaw naprawczy, opony. Klej, łatki, papier ścierny. Komplet imbusów, jedna opona dla, jedna dętka dla mnie, jedna dętka do rower syna. Spray jakiś, a to malowałem, żeby się podpisać, tam widzieliście na filmie. To chain lub co dwa dni łańcuchy żeśmy smarowali. Rękawiczki, kurtka do roweru. Paski. Ogólnie zniknął stąd, ale mieliśmy zestaw taki samochodowy, bandaże, plastry i inne takie. Gdzieś pewnie zaniosłem do domu albo w samochodzie. To mój pamiętny nóż, którym sobie tym ostrzem przyciąłem palca. Jechałem 10 km i taki jakby szpital, miałem dwie szwy założone. O tym też opowiem. Klucz. Latarka. Hamulce. Gumki do włosów. Inny klucz.
takie kombinerki, jakieś są śrubokręty. Rękawiczki. Jakiś dezodorant. Mieliśmy jeszcze jakiś żel do kąpieli. Szoreczki zębów i pasy zębów. To chyba wszystko. Jedna rzecz, której nie mieliśmy, a dzisiaj bym ją na pewno miał, to zapasowa rzecz do osi roweru. Chodzi mi, rowery były w kartonach rozkręcone. I ja zgubiłem śrubkę, żeby ją skręcić z powrotem. Ta się notabene później znalazła, ale najpierw musiałem z czegoś innego ją odkręcić i prowizorkę taką zrobić. I teraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tak więc chodzi mi dokładnie o tą nakrętkę. Tam odblokowujesz koło, żeby spadło, tu lekko popuszczasz i koło wypada, tam przednie i tylnie. I ja to dokręciłem do końca i w kartonie było włożone. Jak podrzucali samolotem, czy przy załadunku, czy przy rozładunku, to się o bardziej odkręciło, niż wyleciało. Więc założyłem koło na lotnisku z powrotem. Nie mogłem znaleźć tej śrubki, więc ją wziąłem, odkręciłem którąś z tych. Na takiej małej jechałem. Nie pamiętam, jak ja później znalazłem tą śrubkę, czy jeszcze w kartonie, zanim odjechałem, czy jak to się stało. Ale ją znalazłem. Dzisiaj brałbym zapasową normalnie, kupił sobie całą tą taką szpilkę razem z tą nakrętką zapasową już bym miał, żeby uniknąć błędu. Czyli tak, teraz próbuję sobie przypomnieć, jak to było zapakowane. Więc jedziemy po kolei. A mniej więcej coś takiego. Jeszcze dwa sandały. Jak jechałem w sandałach, te Adidasy tak wisiały. Przód. W przodu pierwszy był dron. Coś takiego leżał. Tak. A na nim aparat. Coś takiego. Tak samo miałem zaciągnięte takie gumki z przodu i kas na głowie. Tak wyglądało. Dwie butelki wody i jechaliśmy. Jak wspomniałem, to u mojego syna, czyli mój syn to by nic nie miał. Torbę tylko ze swoimi ciuchami. Wodę wiozłem, miałem, bo najcięższa. Bo miał też wszystkie nasze części. I teraz jego pokażę, jak wyglądał załadowany. Także tak mój. I teraz widzicie. Widzicie, tak wyglądają dwa rowery zapakowane, zaparkowane koło siebie. Rzeczy, z których jeszcze ważne. Dobrze mieć licznik.
ustaliliśmy sobie mniej więcej, ile kilometrów przejedziemy dziennie. Próbowaliśmy się tego trzymać, lub zawsze zrobić więcej. Jak widzicie, ja mam tą przedłużkę, żeby kierownica była bliżej mnie. Synowi kupiłem tak samo. Ważne mieć światła w rowerze. U mnie to wpadło na tą chwilę. Jak mówiłem, pompka. O wiele lepiej spisują się tarczowe hamulce niż jak u syna. Zwykłe takie. O wiele lepsze. Tak. Załadowany jechał syn, czyli części, swoje ciuchy, jakieś jedzenie i ja. Kamery z przodu, łącznie z dronem, ciuchy, woda, namiot, śpiwory. I to by było chyba wszystko. Resztę to wam zapomniałem powiedzieć. Zaraz wam dopowiem, co nam się najbardziej przydało, co bym dzisiaj nie wziął. I tyle. Don't say, darling, cause you'll fake it. Don't hide the tears, cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world, damn lie. A dokręcam ten materiał w tym miejscu, ponieważ tą trasę robiliśmy codziennie. To jest niedaleko Doradol, to jest obrzeża Rakhine. Wyjeżdżaliśmy tą trasą, tu robiąc kółko, wracając do domu, równo 10 km. Także robiliśmy to dwa kółka, czy jedno dziennie, ale cały czas mniej niż 10 km nigdy nie robiliśmy. Także tak wyglądają nasze przygotowania, chociaż dzisiaj wiem, że to było o dużo, dużo za mało. Co tam się dzieje na trasie ogólnie Camino, to jest dużo trudniejsze warunki niż taki asfalt w kółko. Mapkę wam pokazuję, żebyście widzieli. Trasa bezpieczna, tu jeszcze mój 7-8-letni syn jeździ z nami, także polecam ją, jakbyście chcieli sprawdzić. Kilka rzeczy, o których nie wspomniałem w filmie, jak się pakowaliśmy, to najważniejsze. First aid kit, jak się przetniesz, a ja się przeciąłem. Bardzo pomaga, zanim do szpitala trafiliśmy. Druga rzecz, takie coś, jest mały nożyk i kompasik, to też mieliśmy. I trzecia rzecz, przyznam się, że chyba najważniejsza rzecz, tak zwane rytypki, czy jak wy to nazywacie, paski, którym jak coś ci odpadnie lub coś tam ci drynda w rowerze, zawsze możecie to naprawić. I jeszcze jedna rzecz, co się wiąże z tymi rzeczami, z tymi trydytkami. Mieliśmy duct tape. Cokolwiek by się nie urwało, duct tape przywalisz i zawsze pasuje. Także najważniejsza rzecz, to ten film nie jest pokazywaniem, jak to profesjonaliści robią, jak się przygotowują i w ogóle. Ja i mój syn jesteśmy laikami, jeśli chodzi o rowery. Jeśli chcecie zobaczyć prawdziwych kozaków na rowerach, zapraszam was do oglądnięcia kanału moich znajomych Pedałowanie z cukrzycą. Tam zobaczycie, jak zrobią to kozacy. My, zwykli laicy, ten film nie jest pokazywanie, jak profesjonaliści to robią.